Witamy w szybkim strzale ze mną ponownie już po głównym wywiadzie. Jasiek Sołtys. Gotowy jesteś? Gotowy. Na szybko przypomnę, że tak generalnie odpowiedzi mogą być szybkie tak nie lub powiedzmy jednym słowem jeżeli chcesz powiedzieć coś więcej to zawsze możesz nie robimy przerw pauz nic nie wycinamy. Yy, masz jednego pomidora, czyli wtedy unikasz mhm. kompletnie pytania i przechodzę do następnego. A jeżeli chcesz się zastanowić, to możesz powiedzieć następny i wtedy wrócimy później do tych pytań. Dobra. Bo czasem będzie takie, że na przykład będziesz troszkę musiał pomyśleć. Dobra, dobra. Jak ci coś nie będzie przychodziło od razu, to, to po prostu mi mów, ja sobie będę za yy, notował, na rozgrzewkę rosu, czy pomidorowa. Rosu. E, czy sportowiec może pić alkohol? Może. A ulubiony wykonawca muzyczny? E, nie mam. Dobra. E, Kalaber czy zupańczyć. Zupancić? E, no to jest właśnie tego się Tak jak już mówiłem wcześniej w tym wywiadzie, no ciężko porównać, nie? No ale. Tutaj jest. No według po prostu. Według mnie. Pomidor. Najlepszych kibiców w Polskiej Hokej Lidze ma? Oświęcimy. Przyjaciel z lodu? No mam ich trochę. Nie mogę jednego wymienić. To wymień trzech. Z Oświęcimia może. To może być. No to co Oświęcimia Noworyta miłość a wolisz wygrać mecz o trzecie miejsce, czy przegrać finał i mieć brąz? Przegrać finał i mieć srebro. Sre, srebro. <laughs> przegrać finał. Mistrzostwo Polski z Unią Oświęcim, czy utrzymanie reprezentacji w elicie? Utrzymanie. Jeżeli bym był w drużynie, to utrzymanie reprezentacji w elicie. A hokejowe marzenie? E... Zagrać w jakimś, jakiejś takiej topowej lidze europejskiej. Czechy, Szwecja i tak dalej, tak? No, coś takiego. A najlepszy bramkarz w THL? To nie musi być najlepszy pod względem statystyk, ale może być taki, któremu na przykład najtrudniej ci strzelić. To jest Twoje kryterium. Najtrudniej mi strzelić, tak? Yy. Ogólnie najlepszy, tak? Ja, jak Ty uważasz? Yy. Następny? Dobra. A wymarzona piątka plus bramkarz? A to yy, Wałęga, yy, Paś. Yy, ja muszę być tak w tej piątce? Dobrze by było. Okej, okay, no to ja. Tak, tak. To ma być taka piątka z eee, do, ze mną, okay. się fajnie eee, grało. Okej, okay, to Marcina Chorzelskiego jeszcze. I. i, 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 i niech będzie miłość Noworyta. Okej. Okay. A na bramkę? A na bramkę. Y, Miarka. Sportowiec wszechczasów. Phelps. Ciekawe, ciekawe. Też bardzo lubię. Eee, najdziwniejsza, najśmieszniejsza sytuacja hokejowa, którą pamiętasz? No to kiedyś mówiłem to na wywiadzie, że koledze batonik wypadł. W, w sensie w czasie meczu. Jechał za akcją i mu ze spodenek sneakers wypadł. <laughs> Okej, okay, to ja o tym I nie się, słyszałem. I szczerze, się wrócił powiedział. po niego. O, jeszcze miał czas. Tak, no wrócił się po niego i wrzucił do boku. A bramkę chociaż strzelił? Nie, no, nie, nie. Się, no. Ale, no, to była Ale miał taka... batonik przynajmniej. Miał ba batonika, się zatrzymał, nie? I to było w szkole. Okej, okay, <laughs> ciekawe. E, a gdybyś nie był hokejistą, to kim byś był? E, mm, nie wiem, może dietetykiem najważniejsza osoba w Twojej hokejowej karierze? <laughs> um, obojętne, czy z, z jakiegoś. No to myślę, że dużo y, y, duży wpływ miał na mnie y, trener Dawid Ledger. Zawodnik albo trener, który najbardziej cię wkurzył na lodzie i po zakończeniu wciąż byłeś zły. Najbardziej mi wkurzył na lodzie. To no pewno jakiś zawodnik. Musiałbym sobie teraz sięgnąć pamięcią gdzieś dalej. To może następny pomyślę o tym. Dobra. W przyszłym sezonie Jan Sołtys będzie zawodnikiem. Nie wiem. Nie mam obecnie of, Nie mam, nie dostałem konkretnej oferty. Okej, okay, nie masz ofert w ogóle jeszcze, nie myślisz. Rozumiem. Yy, głupota, którą zrobiłeś podczas meczu? Yy, pewnie coś, yy, ale jakieś zgubienie krążka. Yy, w. Przy niebieskiej linii, to na pewno to, to jest bezpieczna odpowiedź, bo to na pewno się zdarzyło. Okej, okay, ale nie ma takiego jednego. Jest da... jedna głupota. No, no to dawaj. Jest. Uderzyłem e, w głowę z kija, zawodnika na kadrze U20. Ale to tylko dlatego, że chciałem mu kija złamać, a on ten. A on zasłonił się ciałem i. Po prostu, no Oświęcił nie, jakby taka, rzecz kia, tak, Tak, bo to była sytuacja, że on po prostu jechał sam na sam na pustą bramkę. Myśmy tam, wynik był jakiś tam 4-2, 3-2 i mówię, i tak pomyślałem, że kija mu łami, ale bramki nie strzeli. Kara mhm. będzie, ale jakaś ten, no, bez kija bramki nie strzeli, nie, no i tak doszedłem no, do wniosku, że no, kija mu złamie <laughs> i wziąłem w zamach. Jak normalnie? Nie tak za pleców, a on się zasłonił i dostał w głowę pad. I, I no i. No, ale wszystko to było w porządku. Tak, no piątkę mi zbił, ale wszyscy byli przerażeni. Nawet nie jechali do mnie, żeby jakaś tam afera była, tylko czy się pozbierał, a ja od razu do szatni. Bo to... Wiedziałeś. W którym kierunku no nie, to... to pójdzie dalej, tak? Tak, no. To się nigdzie nie, nie skończyło poza lotem, jakby w jakichś instytucjach, bo to był, no, mhm. straszny faul. No. Nie, nie, to była głupota. A w życiu żałujesz? Niczego. I okay. mam te dwa jeszcze, nie? Z... No właśnie wrócimy do tego najlepszego bramkarza w THL. No tak, jak miarkę wziąłem, tą. To to i miarkę dam na tego najlepszego. No to ten zawodnik albo trener, który cię tak wkurzył, że jeszcze po, po, po meczu pamiętałeś o tym. Wiesz, czasem się zdarzają na, na koniec meczu jakieś przepychanki i chodzi nam nigdy, o coś takiego. Nigdy nie. chyba, żeby tak po meczu, to bardziej w jakichś takich chyba młodzieżowych, ale tak, żeby w takich teraz tej, w, tej, w tej najwyższej w Ekstralidze, to no nie przypominam sobie takiego meczu, żeby mnie ktoś aż tak zdenerwował, żebym to jakoś sobie zapamiętał. Zapamiętał, nie? Okej, okay, no to dobra, też nie będziemy cisnąć na siłę. No nie A nie. jak cię kiedyś przypomni, to, to się wiesz pamięta. gdzie jesteśmy, wrócisz tutaj i nam opowiesz. Okej, okay, dobra. Ode mnie tyle. Dzięki wielkie jeszcze raz za udział w wywiadzie, w szybkim strzale, za Dzięki spotkanie bardzo. i na razie. Dzięki.